Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Jerzy Nasierowski. Witam Państwa. E, można powiedzieć, że e, nestor polskiego dziennikarstwa, też taki infantrypl, warszawski, e, warszawki. Człowiek, który ponad 30 lat temu jako pierwszy skomikautował w słynnym tekście Mążka Czyńskiego no, dwie osoby za jednym zamachem, bo zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Pawła Rabieja. Natomiast na tym kanale w czerwcu pan Jerzy mówił o tym, że jest jakąś tam tajemnicą poliszynela, że Antoni Macierewicz również należy do grona wielbicieli męskich wdzięków. Ja powątpiewałem, ale wyszło na pańskie. To co pan. To, to ja, wróćmy do tego, no, pan obejrzał materiał pana Piotra Krysiaka, to był ten sam powód. Z którego myśmy rozmawiali o Jarosławie Kaczyńskim, czyli hejt wobec środowiska LGBT, to ja się tak zapytam, zdziwiony takim wywiadem, czy to dopiero początek? Nie wiem. Nie, to wyry, wycinek, myślę, dużej całości, którą mamy na ekranach w sieci i telewizorów. To się dopiero zaczyna. Co prawda, na razie o szpiegostwie, ale. Ale myślę, że i dojdzie do właśnie sekretów łoża Maciarewicza. No jest, jest to obrzydliwa ciota, uważam, z taka bogojczyźniana, która teraz udaje, teraz może nie, matehari. I dla mnie było zawsze oczywiste. Bo muszę panu powiedzieć, że. Aktorzy mają bezbłędne wyczucie, naprawdę. Tutaj zaraz do, do tej osoby ksywa Zośka, prawda? Danka. Danka, A, przepraszam. Ksywa Danka. Zaraz się odniosę do tej osoby. W każdym razie, aktorzy mają bezbłędne wyczucie, czy prawdy w mówieniu czyimś. Nawet czy dobry reaktor, czy zły aktor, ale zawsze słyszy się albo fałszy, albo że to jest wiarygodne. Ten facet jest wiarygodny. A muszę panu powiedzieć, że ja nie interesowałem się stricte gejami, ale bardzo prawdziwymi, tak zwanymi prawdziwymi mężczyznami, którzy mieli epizody, chwile, tygodnie, czy może miesiące właśnie takie gejowskie, ale potem albo zapominali o tym, albo tak strasznie znierubili siebie w tamtej wersji, że mścili się, no tak jak potem, prawda, ten facet, co porynnie się spuszczał w Brukseli, ten, ten członek węgierskiej elity politycznej mszczącej się na gejach. Sam okazuje się gej. Nie wiem, to pan mnie wspomoże, bo pan jest też fachura, te, te, teoretyk tak. oczywiście. Był w BBC, był jakiś taki, on umarł już parę lat temu, który cały lata funkcjonował w jakichś niemalże pogadankach takich, takich czysto homofobicznych. I dopiero... Przy samym końcu jego żywota... Jimmy Sewell. A to kojarzy pan, tak? Tak, Jimmy Sewell. No świetne. no ja jestem wzruszony pana, wie pan, takim wsparciem naukowym, bo ja A, to... Co... Nie naukowym, ja po prostu, wie pan, ale ja, mam, mam przypadłość tego, że jako były tak gdzieś tam zapamiętuję e, e, nazwiska, więc... E, e, Aha. De... Aha, no w każdym razie, w każdym razie już jesteśmy u pana Danki. Wiarygodny uważam, bardzo dokładny, może nie miał zbyt wielu przygód albo inaczej powiem niewiele detali było, no bo pewnie erotyczne stereotypy, no to, to, to nie byłoby co pokazywać, no, czy, czy, czy pan Maciarewicz klękał u jego stojącego postumentu czy odwrotnie, no ale to na pewno tak było. Przy czym mnie się wydaje w ogóle, o tutaj powiem, powiedziałem Bogojczyźniana Ciota, dlatego, że wiemy, ja znałem tylko jednego jego, jakby to powiedzieć, bo Piotrka Wojciechowskiego, jednego z tych z tabunu, tych młodych ludzi, których on puścił całą tą sforę do tych tajnych teczek i oni mu tam wygarniali te tajne teczki i potem. Dzięki tym teczkom on władał naszą polityką i włada poniekąd do dzisiaj. Ja Panu powiem, zdziwi się Pan, ale ja byłem też w PRL-u werbowany do kontrwywiadu i niestety, niestety, bo nawet to byłoby zabawne, werbował mnie mój kolega z dzieciństwa, Rysio Muraczewski, który okazuje się, że w tym momencie był pułkownikiem kontrwywiadu i pomagał mi reperować stary samochód, który miałem, miałem. I dopiero potem, po pół roku prawda tej takiej ożywionej koleżeńskości, czystej koleżeńskości, żeby pan mintu nie robił, to, to powiedział mi: Słuchaj, wiesz, ja byłem dlatego, że chcieliśmy ciebie zwerbować, ale niestety. Góra była w połowie za, a w połowie przeciw, że jednak homoseksualistów to, to jednak nie ryzyko. To jest drugie, będą go szantażować, przejdzie na drugą stronę. No nie i nie. Ja mówię, no przykro mi, no szkoda. No dobra, Rysiu, to był Rysio Moraczewski, zresztą bliski kuzyn dwukrotnego premiera w drugiej RP. To też pan na pewno wie. No i wie pan, i mnie się wydaje, że Maciejiewicza chyba na to samo zwerbowano, bo to niemożliwe, żeby on w młodym wieku, wie pan, w tym takim korowskim okresie, żeby on nie miał tych samych romansów, które pewnie może ma do dzisiaj, może nawet jeżeli bierne, jeżeli tylko on obsługuje jakieś tych tych różnych Misiewiczów i różnych innych, to jednak, jednak no aktywny jest na pewno w tej bierności. Ale pan ale... coś, ale pan, coś, ale pan bo jak, jak była między nami taka dyskusja, pan powiedział właśnie Macierewicz, ja powiedziałem, że Wątpię, dlatego że go znałem za młody, jak powiedziałem, że byłem młody i piękny, i pan wtedy powiedział taką z uśmiechem na ustach, że widocznie on takich nie lubił. No i wyszło na pańskie. Mnie interesuje to, czy ta wiedza na temat preferencji Antoniego była duża, czy, czy ona jest szeroka? bo o Jarosławie to praktycznie od, po pańskim tekście o Jarosławie Kaczyńskim no umówmy się, wiedzieli wszyscy dziennikarze, to już tak naprawdę to nie wiedzieli tylko ci którzy nie chcieli wiedzieć a z Antonim Macierewiczem jednak była sprawa taka, że można powiedzieć ukrywał się lepiej, chociaż wczoraj obejrzałem taki materiał, taki wywiad też tego samego Piotra Krysiaka z Januszem Kaczmarkiem człowiekiem, który się zahaczył o politykę na parę lat był prokuratorem krajowym, ministrem spraw wewnętrznych, nie spodobał się Pisowi, próbowano go zniszczyć. I on powiedział taką ciekawą, był poproszony przez o komentarz, czy człowiek zamawiający męską prostytutkę do domu w obecności swoich ochroniarzy z biura ochrony rządu, to czego on się spodziewa? Że to pozostanie wszystko w tajemnicy? Nie pan myślę, że tak go przyparło, że. No, weźmy tak zwanych prawdziwych, nie dosłownie prawdziwych mężczyzn, ale tak zwanych, no bo to jest takie jakieś określenie zupełnie umowne, kto jest prawdziwy, kto jest nieprawdziwy, kiedy jest taki, a kiedy taki. W każdym razie uważam, że tacy właśnie faceci, to co zresztą mówiłem, oni na, to, na ten zakazany owoc są tak łasi, że bardziej tracą głowę niż na jakąś atrakcyjną babę, dlatego że no, wiadomo, grzech słodki jest, zakazany owoc, piosenka była nawet taka zresztą, że bodajże chyba tam też trochę gejostwa było w tym zespole, ale no, coś pan chciał konkretnie mnie zapytać i zszedłem z tematu. Nie, nie, ch nie, chciałem po prostu na ile to jest, na ile to była powszechna wiedza, bo o Jarosławie Kaczyńskim Mówmy się powszechna. I mówię o tym, że pan tak naprawdę pierwszy powiedział, ja powątpię... Nie była powszechna, w ogóle nie była powszechna. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek go posądzał, ale myślę, że to dlatego... Że... Ale pan miał wiedzę. Ja tylko miałem taką wiedzę, że ja znałem właśnie tego Piotra Wojciechowskiego, zresztą z rodziny słynnego pisarza, no to też pan wie, wtedy słynnego Wojciechowskiego y przez i y. I Piotrek, ja wtedy w... W początku 60. lat kolegowałem się z takimi chłopakami zupełnie najdalszymi od gejostwa, takimi 18-20-latkami. Między innymi tam się gdzieś spotkałem z tym Piotrkiem Marysin Warszawski. No i, i od razu zdziwiło mnie, że tamte normalne chłopaki. Były, byli ciekawi, a prawda, że ja to, ten pisarz, ten więzień. No, że geje to jakoś to nikogo nie obchodziło. A właśnie tego Piotra Wojciechowskiego strasznie obchodziło, on był oburzony, on się w ogóle mnie unikał, on nie chciał mi podawać ręki. To już jest charakterystyczne, że coś w takim facecie musi być Gejowskiego. a tak jak w tym, co na, z Rynny się spuszczał, czy ten BBC, który. Apelował, żeby niszczyć, a może palić na stosie gejów. Także ja zaczęło się u mnie bardzo wcześnie od Piotrka, kiedy on jeszcze nie był, nie znał pewnie, nie wiem skąd Marcie Rewicz musiał go wytrzasnąć, ale pan przecież chyba nie mylę się, że tam było kilkunastu tych chłopaków. Czytań, że on nie, to rzeczywiście, rzeczywiście. Macierewicz się otaczał młodymi, to ktoś zwrócił na to uwagę, że i w 92. i później otaczał się młodymi mężczyznami i nawet tutaj odkryto, przypomniano sobie film Patryka Wegi Polityka, w której osoba do złudzenia przypominająca Antoniego Macierewicza no, zachowuje się w ten sposób dokładnie, który opisał pan Danka, czyli ma fetysz męskich łydek, czyli Czyli, e, czyli historia była znana. Ale ja mam teraz inne pytanie. Ilu jeszcze takich e, śpiochów, e, którzy. Teoretycznych? Tak, bo ja powiem tak. Ja, ja cały czas, jak z panem rozmawiam, e, bo mówimy o, o jednym rzeczy, bo tutaj jest ohydna. Umówmy się, preferencje jak preferencje. Ohydne jest to, co, o czym mówi Piotr Krysiak, że Antoni Macierewicz jest człowiekiem, który po prostu szczuje na gejów, chociaż. Sam, jakby to powiedzieć, jest, to jest dokładnie ten sam Jarosława Kaczyńskiego, czyli ma takie samo upodobanie, a jednak publicznie dehumanizuje ludzi. No i pytanie właśnie. Ilu takich osób jeszcze jest i co się musi wydarzyć, żeby to się zmieniło? Żeby, gdzie musi być ten punkt ciężkości? Co, co musi Ile takich przypadków musi być, żebyśmy skończyli z hipokryzją? Dużo. Ja w ogóle jestem zwolennikiem cudzych coming outów, żeby po prostu ośmielać takich facetów, którzy sami nie, nie mają odwagi, żeby się przyznać. Jeżeli dużo słabych, takich postaci by się, by zostało ujawnionych, myślę, że to by poskutkowało idoli na przykład jakich na przykład jak Bruner z zestawki albo Klos, albo, bo ja wiem, no Ramzes XIII, co prawda on był, zdaje się, współpracownikiem, okazało się, aktor, który grał Ramzesa XIII w filmie Kawalerowicza, ale i wtedy, wtedy myślę, że jakoś zobaczyliby, że to nie, nie gryzie. Nie gryzie, no ważne, prawda, żeby nie gryc. I że no, można przymknąć oczy, można jeśli nie zaakceptować, to wzruszyć ramionami, a niech sobie żyje, niech sobie robi co chce. No to jest bardzo misja uważam, tyleż cenna, co taka niepodjęta przez kogoś. Ja zawsze próbowałem w swoich książkach jakoś tam podejmować właśnie i ośmielać naród do. No ale to nie te nakłady, chociaż kiedyś to było świetne, jakby na wszystkich. Na wszystkich tych wózkach, takich jak szła się, czy koło dworca centralnego, czy nowym światem, to wszędzie widziałem książki swoje, takie trzy kolorowe, na środki ty pedale, na środki ty Żydzie i na środki ty Antychryście i na środki ty. Tak, to wszędzie. No ale trochę tego poszło w naród. Jeszcze dzisiaj nieraz ktoś mi da jakąś do podpisu taką książeczkę. Także naprawdę ciekawi ciekawe są nie geje, bo jest gej, no można go opluwać. No nie należy oczywiście, ale ten, który właśnie... On, który opluwa, i jego właśnie pomóc mu, żeby zdjął tą, 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 tą zbroję. O właśnie, co pan myśli o, o rycerzach zakutych w zbroi, którzy mieli giermków? Myślę, że ten giermek to był nie tylko od pisania miłosnych listów dla damy jego serca, jego rycerza, tylko chyba od rozbierania go z tej zbroi, ubierania, ale jeszcze po drodze może jakiegoś tam zaspokojenia go. Seksualnego. No ale zostawmy średniowiecze, prawda? Co dalej? Pan chciał zapytać? No właśnie, ile takich wypadków musi się wydarzyć? No bo to jednak weźmy tak, no bo jednak to jest wiceprezes PiSu. Powiem w ten sposób. Tylko my, jako kanał. Jan Piński w różnych tutaj odsłonach Tomek Schweigert poruszamy ten temat poruszyli też go proszą go też podcast podejrzani politycy Radia Z, natomiast generalnie historia romansów, taki może, może to nie romanse, bo romanse to emocje po wynajmowania przez Antoniego Macierewicza prostytutek męskich przeszła bez echa ja sam się zwróciłem z prośbą o stanowisko do Pana Antoniego. Osobiście wysłałem do niego e, zapytanie. On do tej pory nie odpowiedział, mimo że prosiłem o to. No bo mógłby powiedzieć, że to jest potwar, że to jest kłamstwo, że pozywam do sądu. Nie ma, nie ma żadnego stanowiska. Moje pytanie jest takie, ile takich wypadków musi się wydarzyć? Ja wiem, że to nie jest to jest taka bardziej tego, jak, pa, jak na Pana wyczucie, no jest Pan, e, w ogóle znowu gratuluję formy, bo to niech nasi widzowie usłyszą. Ile Pan ma lat teraz? 92 dróg, za parę miesięcy będzie no właśnie, to ja, ja bym chciał y, tak prosperować, jak będę miał 85. Albo... Będzie pan. Natomiast y, niech mi pan powie, y, skąd się bierze właśnie tak, taka cisza? Do, Antoni Macierewicz y, przyjął taką wersję, że będziemy siedzieli cicho, nie będziemy grozili pozwami, nie będziemy robić nic, niech to się po prostu skończy. On jest bardzo sprytnym, przebiegłym facetem, proszę pana, i on w gruncie rzeczy przyjmuje takie pozycje najbardziej słuszne, to znaczy właśnie, że nie odpowiada na listy. A po pierwsze, że on był bardzo jawny. Przecież. Wszyscy się śmieli, że Misiewicz, ale nikt tak wprost nie mówił, że prawda, yy, yy, chyba śpią, czy, czy, czy na pewno jakoś tam jest, yy, są jakieś stosunki seksualne między nimi. A pamięta pan, jak on miał jakiegoś asystenta, który w ogóle 20 lat chyba nie miał, o jakimś takim zagranicznym. A, tak, Janiger. A, 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 a. a Janiger, właśnie. Proszę pana, on poprzez tą jawność, przez te oczy szaleńca, zimne, ale spokojne. On właśnie nie wstydzi się i nie jest posądzany. On tyle czasu pokazywał ślady tego swojego skłonności gejowskiej, bo to nie znaczy, że on musi być zdeklarowanym gejem. Wie pan może ma okresy? Okresy znaczy takie chrapki na, na męskie wdzięki. Może, może przy pełni księżyca, nie wiem ile tam razy jest pełnia księżyca. No, różnie. A poza tym, no wszystko to dla mnie jest najcudowniejsze, że on oczywiście nie jest na, także i katolikiem, ani, ani prawdziwym, także tak powiem samcem, ani prawdziwym katolikiem. Ale przecież on na pewno to się ja marzę o tym, żeby wyobrazić, jak to się odbywa, że prawda on nie wiem, za, przychodzi taki facet z tej, yy, z tej agencji, przypuśćmy, on na pewno on jest bardzo dobrze wychowany, to wszyscy mówimy, prawda jest kulturalny. No i nie wiem, czy zaczynamy mówić o polityce, czy chyba o Bogu. nie się wydaje, że o Bogu. Tak jak znamy to z relacji molesowanych przez księży, którzy opowiadają. Pamięta pan, że Ach, mówił dziecko, my bardzo grzeszymy, my razem musimy ten grzech. Popełnić po to, żeby mieć go wybaczonego w Jezusie Chrystusie dla Chrystusa, przez Chrystusa w Chrystusa. To chyba tak jest, Panie Janie. No właśnie. Ale to, to teraz ja pana bo ja zapytałem Pana, Pan powiedział o Antoni Macierewiczu. Tak naprawdę tych ludzi kiedyś tam, to o tym mówiła też Pani. I mecenas Turczynowicz kieryło, że jest nadreprezentacja gejów. My to wiemy. Przyjęliśmy taką zasadę, że nie mówimy o tych, o których nawet wiemy, jeżeli oni się nie zajmują hejtowaniem. Tutaj też pan Piotr Krysiak, zanim ogłosił Miasto i Światu pana Antoniego, to przytoczył jego wypowiedzi pełne pogardy, pełne hejtu. Natomiast ja powtórzę to pytanie, które już kiedyś Panu zadałem. Skąd się bierze taka nadreprezentacja gejów w PiSie? Skąd, skąd ludzie, którzy no, inteligentni, niektórzy mówią, że bardziej wrażliwi niż zwykli faceci, legną do partii, która na sztandarach ma po pierwsze niedopuszczanie do równouprawnienia osób mniejszości seksualnych, a po drugie no, skłonność do hejtowania, używania tego bardzo instrumentalnie jako narzędzia w kampaniach wyborczych. Może pod nadarem najciemniej i najbezpieczniej. Chyba tak. A poza tym jeszcze wrócę, bo Pan się zastanawiał nad takim problemem, czy żeby nie hejtować tych, którzy sami się nie przyznali i tak dalej. Wie Pan... Posącenie o gejostwo to jest prawdopodobnie w męskim rodzie coś najbardziej haniebnego. Kiedyś, prawda, ty Żydzie, to, a teraz już ty Żydzie nawet na, y, na stadionach już to raczej tak często się nie spotyka, ty cwelu, to jest dopiero, to jest największa hańba dla samca, ale oczywiście jest to zarazem coś tak kuszącego tych bardzo prawdziwych mężczyzn, że właśnie gra w nim, Taka, dwa instynkty. Chciałbym, ale boję się. I to przeważa, i czasami strach ustępuje, i, i, i chce, i czyni, a czasami odwrotnie. Nie, ze strachu nie dzwoni do ag agencji towarzyskiej, czy może nawet przerywa w trakcie i wyprasza, zapłaciwszy, a może nawet nie zapłaciwszy. Nie, no myślę, że tam zawsze muszę zapłacić od tego w agencjach. Z zdaje się, nie byłem nigdy w męskiej y, agencji, muszę Panu powiedzieć. Tak. Ja, w, ja w żadnej, ale jak mnie mam, biznes działa w ten sposób, że to, to nie jest płatne z dołu. Chyba, że klient znany, wiarygodny i y, już długo, y, że tak powiem, y, korzystający z usług. Y, to niech mi pan jeszcze powie. Y, co się musi zdarzyć w Polsce? Ilu takich macierewiczów musi wypłynąć, żeby ten tole poziom tolerancji się podniósł w Polsce? Ja panu powiem: trudno zgadnąć. W Polsce to musi dużo dłużej potrwać, no bo w innych krajach, czy zachodniej, czy nawet, nawet środkowej Europy to wcale nie jest takie straszne tabu, bo to w ogóle co to takiego wielkiego, ja się zawsze zastanawiam, no co to, że chłopak z chłopakiem, facet facetem, a przelotnie, ale przecież ma żonę, a żona może czasami w ciąży jest, wie pan, i dlatego no to z kolegą napiją się, a potem, potem prawda, no jakoś tam parę, parę ruchów ręką i, i potem wstają, no i nikt nic nie pamięta i tak dalej, to jest Ogromnie, ogromnie powszechne na różnych etapach życia męskiego. To są chwile czy, 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 czy powtórzone chwile. Nie ma pan pojęcia. Mnie, ja się zawsze interesowałem właśnie tymi szyld, z szyldu, tymi supermenami, którzy właśnie mieli te słabe momenty. I oczy, nawet jeśli nie, nie, nie ja uczestniczyłem w ich grzechu. To jak mi ktoś mówił o tym, ktoś, ale bliski mi, to naprawdę dzięki swojej umiejętności aktorskiej wyławiania prawdy z tonu z oczu, ze słów, jednak wierzyłem albo nie wierzyłem, ale naprawdę mam spore informacje takie właśnie z drugiej ręki, ale nie. Nie jakieś fałszywe, naprawdę prawdziwe. No właśnie, to niech to już tak podsumowując, bo pan, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, ja pytałem pana, jakie były efekty tego, bo pan, że tak powiem, był pionierem. W roku 1993. No dziś to można trochę zrobić, że to je, w Polsce jakaś sensacja, jednak coś tam jest, natomiast w 93, kiedy pan napisał artykuł, gdzie pan umieścił dwóch od razu, bo zrobił pan coming out Pawłowi Rabiejowi i jednocześnie Jarosławowi Kaczyńskiemu e, i ja zapytam jeszcze raz, bo nie każdy z naszych widzów e, zna te rozmowy, oczywiście odsyłamy do nich, Jaki był efekt tego? Jak to przez lata za panem się ciągnęło? Że, to jest, że pan jest tym, który, no jakby powiedzieć, zaczął, <laughs> zaczął pan lustrować od tej strony polityków, zanim stało się to modne? No, Jaki był efekt? No Być może nie byłem angażowany do, do, do filmu, dopiero właśnie w późniejszych latach. Właściwie te 5, 6, 7 lat temu dopiero zacząłem trochę grywać w filmach, w teatrze. Zresztą sukcesem dużym. A taki efekt, no. Po prostu taki efekt. No ostracyzm, środowiska. mocno Takie poczucie, że no lepiej nie, lepiej z daleka. No bo, 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 a tym bardziej jeżeli na jakimś złodzieju, tak zwanym złodzieju czapka gore, no to wtedy już na pewno, a może właśnie... Tylu było, którzy tam mieli coś na sumieniu i stąd tyle miałem trudności profesjonalnych, zawodowych, może stąd, może. Tak, ja, ja jestem przekonany, wie pan, że nikt nie jest, nikt, oczywiście w cudzysłowie pewnym, nikt nie jest bez tego grzechu w naszym rodzaju. Ano nie no, na pewno bardzo wielu facetów, ale. Bardzo, bardzo wielu miało jakiś epizod niechcący, popijanemu, z braku laku, z różnych takich powodów, ale przede wszystkim, wie Pan, wojsku, wojsko, to jest osobny temat. Ja Panu muszę kiedyś opowiedzieć o, o kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego za czasów PRL-u. To była stajnia, tak jak serca Katarzyna miała i Fryderyk II, no jakiś był taki, co kochał wojsko musztrować i jakoś tam parady, szwans parady robić. To i u nas też, myśmy nie byli gorsi. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, ci, którzy warte trzymali przy pomniku nieznanego żołnierza. To był po prostu no, taki nocny bazar, taki Carrefour Express, 24 godziny. Tam warszawscy homoseksualiści po prostu podchodzili. Facet stał wyprężony z tą giwerą na ramieniu, a on mówił do niego, i nawet wystarczyło mrugnięcie jedno i mu, wtedy wsuwał mu karteczkę ze swoim adresem za, zapraszali na kolację z alkoholem. Jeszcze wrócili. Ja miałem jeden taki epizod, bo taki byłem ciekaw, że rzeczywiście ja też skorzystałem, ale to na, nie na dzisiaj chyba już, bo chyba czasu. Tak, już, tak. szanowni już, państwo, tak, moim państwa gościem był Jerzy Nasierowski, Enfanterip warszawskiego salonu, który pierwszy na, tych, na tej antenie, szanowni państwo, w czerwcu 2024 roku mówił o tym, że Antoni Macierewicz lubi chłopaków nie tylko w sposób platoniczny. Szanowni państwo, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.